Pewnego dnia Rumcejs z Hanką i Cypiskiem wybrali się do Jiczyna. Na placu odbywała się właśnie musztra wojskowa. Popatrzcie sobie, jak ćwiczą żołnierze, a ja tymczasem zrobię zakupy. Paruś! Cel, pal! Do 100 000 kartaczy! Nie mam chwili spokoju! Ja tu sobie łamię głowę, czy marszałek ruszy na mnie od południa, czy od północy, a jak mogę rozmyślać, jeśli mi bębenki w uszach pękają od tej strzelaniny? A może by pan generał powróżył sobie z guzika? O, guzik, nic z tego. Ale wiesz co, rumcaj się. Mam pomysł. Niech twój synek pójdzie na zwiady. Dobrze, jeżeli tylko zechce, nie mam nic przeciwko temu. Cypisek ucieszył się i stanął na baczność przed generałem. Generał zabrał ich do namiotu i rysując białą kredą na czarnej tablicy, tłumaczył. Tutaj rozłożyły się obozem nieprzyjacielskie wojska. W samym środku stoi namiot. A w nim stół, a na stole leżą plany. Na jednym z planów, tym największym zaznaczono, czy marszałek ruszy na mnie od południa czy od północy. A Gaj, pójdziesz już sam. Rumcaj, skryjąc się za drzewami, nie odstępował syna, żeby w razie potrzeby przyjść mu z pomocą. Cypisek minął las i znalazł się nad rzeką. Za rzeką zieleniła się łąka, a na niej obozowało nieprzyjacielskie wojsko pana marszałka. Na Jiczyn z północy czy z południa? A to co? Stać! Krzyknął wartownik i wymierzył prosto w Cypiska. Jesteś szpiegiem! Pójdziesz ze mną! Rumcaj scelował prosto w czapę wartownika, a strzelał celnie. Wartownik zatrzymał się. Przecież żołnierz nie może walczyć z gołą głową. No, dobrze się spisałeś. Ciekaw jestem, z której strony nadciągnie marszałek. Od południa czy od północy? Niech mnie kule biją. Wszystko na nic. Coś ty mi przyniósł. Przyjrzyj się. A na tym niby planie wypisano czarno na białym 2 funty mięsa, 3 pęczki włoszczyzny,
pół funta makaronu i ćwierć luta soli. Już wiem, co to jest. Marszałek miał to wszystko kupić dla pani marszałkowej na polewkę i zapomniał. Co teraz będzie? To licha. Trzeba coś wymyśleć. Rumcajs aż się za głowę złapał z przejęcia. Rumcajsie, wracamy do domu. Kupiłam już wszystko, co trzeba na polewkę. Już wiem! Trzeba natychmiast przez kuriera przesłać ten koszyk pani marszałkowej. Wkrótce nadeszła depesza od pana marszałka, że pani marszałkowa ugotowała polewkę i kazała mu przyjść do domu, więc nie nadciągnie ani od południa, ani od północy. Jak to dobrze! Thank you.